Mężczyzna zwolniony za pierdzenie w biurze. Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że zbyt dużo gazów wypuszczanych z mrocznych jaskiń w miejscu pracy to niemile widziana sytuacja. Ale czy powinno się kogoś z tego powodu zwalniać? Loan Clem, której mąż właśnie z takiego powodu stracił pracę, twierdzi, że nie. 59-latka mówi, że jej 70-letni mąż Richard po prostu nie potrafi powstrzymać śmierdzących bąkali po operacji, jaką przeszedł w 2010 roku. Mężczyzna przeszedł operację założenia bypassu żołądka, czego skutkiem ubocznym było, językiem medycznym mówiąc, ekstremalne pierdzenie i niekontrolowana sraczka. W dodatku po powrocie mężczyzny do pracy w biurze jego problem jeszcze się spotęgował. Po kilku miesiącach nikt nie mógł już znieść mało komfortowej sytuacji w biurze i mężczyzna został zwolniony. Teraz para postanowiła pozwać swojego byłego pracodawcę. Śmierdząca sprawa.